Howard Phillips Lovecraft Reanimator Jeden z mroku O Herbercie Westie, który był moim przyjacielem w koleżu i innym życiu, mogę mówić jedynie z dojmującą zgrozą. Lęków nie jest jedynie efektem jego niedawnego zniknięcia w nader złowieszczy sposób, ale zrodził się z całej natury prac, które prowadził i w których po raz pierwszy osiągnął jawny sukces. Przed ponad 17 laty, kiedy byliśmy studentami trzeciego roku studiów medycznych na Uniwersytecie Miskatonyk w Arkham. Wtedy fascynowała mnie dogłębnie wspaniałość i diaboliczność jego eksperymentów i byłem jego najbliższym przyjacielem. Teraz, kiedy go nie ma, czar prysnął, a rzeczywisty lęk jest dużo głębszy. Wspomnienia i możliwości wydają się jeszcze bardziej okropne aniżeli rzeczywiste zdarzenia. Pierwszy upiorny incydent w naszej znajomości był największym szokiem, jakiego doświadczyłem i opowiadam o nim z ogromnym wahaniem. Jak już wspomniałem, wydarzyło się to, gdy studiowaliśmy medycynę, zaś West był już na uczelni powszechnie znaną personą z uwagi na swe wstrząsające teorie dotyczące natury śmierci i możliwości sztucznego jej pokonywania. Jego poglądy, szeroko wyśmiewane i wyszydzane przez wykładowców i kolegów ze studiów, opierały się na całkowicie mechanistycznej naturze życia i dotyczyły sposobów operowania organiczną maszynerią ludzkości poprzez zastosowania ściśle określonych działań chemicznych po ustaniu procesów naturalnych. Podczas swoich eksperymentów z rozmaitymi roztworami animacyjnymi zabił i poddał terapię ogromną liczbę królików, świnek morskich, kotów, psów i małp, zdobywając przy tym opinię najbardziej znienawidzonego studenta uczelni. Kilkakrotnie udało mu się uzyskać u zwierząt będących przypuszczalnie martwymi oznaki życia. W wielu przypadkach były one nader brutalne. West, zaś uświadomił sobie niebawem, że doprowadzenie do perfekcji swego eksperymentu i jego wyników, jeżeli w ogóle było to możliwe, będzie wymagało żmudnych badań i prawdopodobnie zabierze mu resztę życia. Jasne stało się również, że skoro ten sam roztwór nigdy nie działa jednakowo na przedstawicieli różnych gatunków zwierząt, do dalszych i bardziej specjalistycznych badań. Będzie potrzebował okazów ludzkich. Właśnie w związku z tą kwestią po raz pierwszy popadł w konflikt z władzami uczelni i nie mniej ni więcej, tylko dziekan uniwersytetu uczony i dobroduszny dr Alan Malsey, którego walkę o życie chorych pamiętają wszyscy starzy mieszkańcy Arkham, osobiście zabronił Westowi kontynuowania eksperymentów. Zawsze byłem wyjątkowo tolerancyjny, jeśli chodziło o prowadzone przez Westa badania i często dyskutowaliśmy na temat jego teorii, których rozgałęzienia i konsekwencje zdawały się niemal nieograniczone. Popierając teorię Mekla, że życie jest procesem chemiczno-fizycznym, a tak zwana dusza nie istnieje, przyjaciel mój wierzył, iż... Sztuczne reanimowanie umarłych może zależeć jedynie od stosunku tkanek i że dopóki nie rozpoczną się procesy gnilne, zwłoki wyposażone we wszystkie organy przy pomocy specjalnych środków można ponownie przywrócić do szczególnego stanu zwanego życiem. West w pełni zdawał sobie sprawę, iż psychicznie bądź intelektualnie życie może zostać bezpowrotnie zniszczone wskutek najdrobniejszej nawet degeneracji sensytywnych komórek mózgowych, spowodowanej względnie krótkim okresem śmierci. Z początku miał nadzieję wynaleźć reagent, który przywracałby życie przed właściwym nadejściem śmierci, ale kolejne nieudane eksperymenty na zwierzętach. Uświadomiły mu, iż naturalne i sztuczne przejawy życia były niekompatybilne względem siebie. Następnie zajął się eksperymentami na wyjątkowo młodych okazach, wstrzykując im swój roztwór do krwi tuż po ich zgonie. Ta właśnie okoliczność sprawiła, iż profesorowie zaczęli odnosić się nader sceptycznie do jego poczynań, uważając, iż w żadnym z przypadków nie nastąpiła faktyczna śmierć obiektu badanego. Nie zadali sobie trudu, by przyjrzeć się całej sprawie bliżej i bardziej racjonalnie. Dlatego potem, jak władze uczelni zawiesiły jego eksperymenty, West zwierzył mi się, iż postanowił w jakiś sposób zdobyć świeże zwłoki i kontynuować w sekrecie badania, których nie mógł już prowadzić otwarcie. Słuchanie go, gdy rozprawiał o sposobach i celu swych działań, było raczej makabryczne, gdyż na uczelni nigdy sami nie przygotowywaliśmy obiektów do badań anatomicznych. Kiedy kostnica nie mogła nam pomóc, sprawą zajmowali się dwaj murzyni i raczej rzadko pytano ich o cokolwiek. West był wówczas niskim, szczupłym młodzieńcem, w okularach, o delikatnych rysach twarzy, blond włosach i łagodnym głosie. To też mogło się wydawać niewiarygodne, że ktoś taki mógł rozprawiać o nikłych korzyściach z poszukiwań obiektów do badań na terenie cmentarza, Christchurch i Pottersfield. Ponieważ prawie wszystkie chowane tam ciała były balsamowane, co rzecz jasna obracało eksperymenty Westa w niwecz. Byłem wtedy jego aktywnym i zagorzałem asystentem i pomagałem mu przy podejmowaniu wszelkich decyzji, nie tylko dotyczących źródła ciał, ale i znalezienia dogodnego miejsca, w którym moglibyśmy prowadzić naszą ochydną pracę. To mnie przyszła na myśl opuszczona farma za Meadow Hill, w której w pokojach na parterze urządziliśmy laboratorium i salę operacyjną, a we wszystkich oknach zawiesiliśmy czarne zasłony, by skutecznie zamaskować nasze nocne działania. Dom stał z dala od drogi, w pobliżu zaś nie było żadnych posesji, aczkolwiek konieczne było podjęcie wszelkich możliwych środków ostrożności. Byle plotki o dziwnych światłach rozpuszczone przez nocnych marków mogły doprowadzić do fiaska całego naszego przedsięwzięcia. Byliśmy zgodni, że w razie niespodziewanego odkrycia przyznamy, iż jest to laboratorium chemiczne. Stopniowo wyposażyliśmy naszą placówkę naukową w sprzęt zakupiony w Bostonie bądź wypożyczony cichaczom z Uniwersytetu. Staraliśmy się zamaskować go tak, by laicy nie zdołali zorientować się, do czego służą. Zaopatrzyliśmy się również w łopaty i oskardy, by przy ich pomocy grzebać w piwnicy domu użyte do eksperymentów okazy. Na uczelni mieliśmy piec krematoryjny, ale urządzenie było zbyt drogie, jak na nasze nieautoryzowane laboratorium. Ciała zawsze stanowiły poważny problem, nawet truchła świnek morskich po drobnych eksperymentach prowadzonych przez Westa w jego pokoju w akademiku. Przeglądaliśmy nekrologii niczym gule, gdyż poszukiwane przez nas okazy musiały spełniać kilka podstawowych warunków. Po pierwsze, musiały być świeże i nie poddane zabiegom balsamującym. Nie mogły być również ofiarami żadnych prowadzących deformację chorób i musiały posiadać wszystkie organy. Największą nadzieją pokładaliśmy w ofiarach wypadków. Przez wiele tygodni słyszeliśmy o żadnym, który odpowiadałby naszym wymaganiom, choć z pozoru w imieniu uczelni, ale nie tak często, by zwrócić na siebie uwagę, rozmawialiśmy z władzami kostnicy i szpitala. Dowiedzieliśmy się, że w każdym przypadku uniwersytet miał prawo pierwszeństwa przy otrzymaniu ciał, to też mogło okazać się konieczne, abyśmy pozostali w Arkham przez lato. Kiedy zajęcia miały nieliczne osobowo grupy semestru letniego. Koniec końców jednak uśmiechnęło się do nas szczęście, gdyż któregoś dnia dowiedzieliśmy się o niemal idealnym dla nas przypadku zgonu. Poprzedniego ranka w Summer's Pond utonął młody, silny robotnik i został niezwłocznie pochowany na koszt miasta. Ciała nie zbalsamowano. Tego popołudnia odnaleźliśmy nowy grób i postanowiliśmy zabrać się do pracy krótko po północy. Rozpoczęliśmy nasze makabryczne dzieło w czarną, mroczną noc, choć wówczas nie znaliśmy jeszcze jedynej w swoim rodzaju cmentarnej grozy, której przysporzyły nam późniejsze nasze doświadczenia. Mieliśmy łopaty i zaciemnione naftowe lampy, bo choć wynaleziono już latarki, nie były wtedy jeszcze tak dobre jak dzisiejsze te tungstenowe. Odkopywanie szło nam okropnie wolno, i gdybyśmy byli artystami, moglibyśmy uznać naszą pracę za makabrycznie poetycką. Byliśmy jednak naukowcami, to też ucieszyliśmy się, gdy nasze łopaty zgrzytnęły w drewno. Kiedy pokrywa sosnowej skrzyni. Została zupełnie odkryta, West zsunął się do dołu i zdjął wieko, po czym wyciągnął nieboszczyka strumny. Sięgnąłem w dół, wyciągnąłem go z dołu, po czym wraz z Westem przywróciliśmy grób do poprzedniego stanu. Cała sprawa nieco nas zdenerwowała, zwłaszcza za sztywne ciało, nieruchome oblicze naszej pierwszej zdobyczy. Niemniej jednak zdołaliśmy skutecznie zatrzeć wszelkie ślady nocnej wizyty. Kiedy przyklepaliśmy łopatami ziemię na wierzchu grobu, włożyliśmy okaz do płóciennego worka i wyruszyliśmy w powrotną drogę do starego domu Chapmana za Meadow Hill. Tam na prowizorycznym stole sekcyjnym w świetle silnej acetylenowej lampy. Okaz nie wyglądał zbyt upiornie. Był to muskularny i z wyglądu tępy osiłek typ prostego plebejusza potężny, szeroki szatyn. Jurny zwierzak pozbawiony psychologicznych subtelności, prawdopodobnie ograniczający wszelkie witalne procesy do najbardziej zdrowych i prostych. Teraz z zamkniętymi oczyma wyglądał bardziej na śpiącego niż martwego, choć przeprowadzona przez mojego przyjaciela ekspertyza wstępna nie pozostawiała najmniejszej wątpliwości co do jego stanu. Mieliśmy nareszcie to, czego West pragnął. Prawdziwego trupa w idealnym stanie gotowego do przyjęcia roztworu, przygotowanego zgodnie z najostrożniejszymi kalkulacjami i teoriami do użycia na ludzkim okazie. Napięcie z naszej strony stało się ogromne. Wiedzieliśmy, że szanse na całkowity sukces są nikłe i nie mogliśmy wyzbyć się dojmującej zgrozy, wynikającej z możliwości groteskowych rezultatów częściowej animacji. Nasze największe obawy związane były z umysłem i reakcjami istoty, gdyż w czasie, jaki upłynął od śmierci, bardziej delikatne komórki mózgowe mogły ulec degradacji. Co do mnie, nadal ciekawiła mnie kwestia tzw. ludzkiej duszy i lękałem się nieco sekretów, jakie mogły nam zostać wyjawione przez kogoś, kto powróci z zaświatów. Zastanawiałem się, jakie rzeczy mógł widzieć ów spokojny młodzian w niedostępnych sferach i co mógłby nam opowiedzieć, gdyby został w pełni przywrócony do życia. Jednak moje ekscytacje i zdumienie nie były wszechogarniające, gdyż w dużej mierze podzielałem materializm mojego przyjaciela. Był spokojniejszy ode mnie, gdy wpuścił pokaźną dawkę swego roztworu do żyły trupa i błyskawicznie zabezpieczył powstałą ranę. Oczekiwanie było potworne, ale West nie zasypywał gruszek w popiele. Co kilka chwil przykładał stetoskop do piersi okazu i filozoficznie oznajmiał o negatywnych wynikach. Gdy po trzech kwadransach okaz nie dał najmniejszych oznak życia, z wyraźnym rozczarowaniem uznał roztwór za nieudany, ale postanowił wykorzystać okazję i przed pozbyciem się ciała spróbować jeszcze jednej nieco zmienionej formuły. Tego wieczora wykopaliśmy w piwnicy dół i przed świtem mieliśmy go zapełnić, bo choć zaopatrzyliśmy dom w mocne zamki, chcieliśmy uniknąć wszelkiego najmniejszego, nawet ryzyka, odkrycia naszych posępnych praktyk. Poza tym następnego wieczora ciało nie byłoby zbyt świeże. Dlatego też zabierając jedyną acetylenową lampę do sąsiedniego laboratorium, postawiliśmy naszego milczącego gościa na stole w ciemności i poświęciliśmy całą energię na sporządzenie nowego roztworu. Ważenie i odmierzanie mieszanki nadzorował West z niemal fanatyczną troskliwością. Upiorne zdarzenie nastąpiło nagle i zgoła nieoczekiwanie przelewając coś z jednego naczynia laboratoryjnego do drugiego, zaś West pochylał się nad palnikiem spirytusowym, gdyż w tym pozbawionym dopływu gazu domu nie można było podłączyć Bunsen'a, gdy z mrocznej czeluści pokoju, który niedawno opuściliśmy, buchnął potok najbardziej przerażających, demonicznych wrzasków, jakie mieliśmy kiedykolwiek okazję usłyszeć. Upiorny dźwięk nie mógłby być okropniejszy, nawet gdyby otwarły się wszystkie bramy piekieł, rozległo się dobiegające z otchłani wycie potępionych, gdyż w tej jednej niesłychanej kakofonii zawierała się cała nadnatura, groza i rozpacz animowanej natury, nieludzkiej, gdyż żaden człowiek nie byłby w stanie wydać z siebie takich odgłosów. Nie myśląc wcale o naszym martwym okazie, obaj, ja i West, rzuciliśmy się jak spłoszone zwierzęta w stronę najbliższego okna. Po czym, przewracając naczynia laboratoryjne, lampę i retorty, pognaliśmy jak szaleni w rozgwieżdżoną, sielską, wiejską noc. Sądzę, że krzyczeliśmy w czasie biegu, zataczając się obłąkańczo, aczkolwiek, gdy dotarliśmy do przedmieścia, pozwoliliśmy sobie na odrobinę wytchnienia. Wyglądaliśmy teraz jak dwaj rewelersi, wracający do domu z nocnej bibki. Nie rozdzieliliśmy się, ale dotarliśmy do wynajętego pokoju Westa, gdzie do świtu szeptaliśmy z ożywieniem przy zapalonym świetle. Do tej pory zdołaliśmy się uspokoić. Opracowaliśmy racjonalne teorie i plany dalszego działania. Abyśmy mogli przespać resztę dnia, zajęcia postanowiliśmy sobie odpuścić. Jednak wieczorem dwa artykuły w gazecie zupełnie ze sobą niezwiązane sprawiły, iż ponownie odechciało się nam spać. Z niewyjaśnionych przyczyn, szary opuszczony dom Czopmanów spłonął doszczętnie do fundamentów. Fakt ten byliśmy w stanie wytłumaczyć przewróconą podczas naszej pośpiesznej ucieczki lampą naftową. Drugi artykuł wszakże wspominał o próbie zbezczeszczenia nowego grobu na Pottersfield. Przy czym wydaje się, jakoby miast łopatą ktoś próbował rozkopać ziemię gołymi rękami. Tego nie byliśmy w stanie pojąć ani wytłumaczyć, gdyż łopatami bardzo starannie ubiliśmy ziemię na całym grobie. Przez kolejnych 17 lat West często oglądał się przez ramię i skarżył się, że słyszy za sobą odgłos dziwnego stąpania. A teraz zniknął. Przekład Robert Lipski. Muzyka Błażej Lindner, Piotr Latona-Kusal i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.